Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie. Dobry wieczór. Witam Was, kochani. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kto jest ze mną? O, cześć Patryk, cześć, witam Cię. Nie spóźniony. Witajcie, kochani. Standardowo pytam, czy mnie dobrze widać. Cześć Kasiu, cześć Patrycja. Witaj, kochana, witaj Dominiko, cześć Iwonka. Witajcie, kochani. Troszkę jestem tak z biegu dzisiaj w związku z wydarzeniami dzisiejszymi, ale wszystko się dobrze skończyło. O, cześć Wioś, cześć kochana. Ale fajnie Was widzieć. Dajcie znać, kochani, jak mnie widać, jak mnie słychać. O Jezu, nie przewinęłam. Cześć Ola, cześć kochana, cześć Basiu. O, cześć Ilonko. Znakomicie słychać, słychać i widać, super. Witam Was, kochani, w takim trudnym troszkę temacie. W temacie depresji, naszych stanów lękowych. Witajcie, cześć. Cześć Jolu. Cześć kochana, cześć Jadwiga. Okej, dobry wieczór Beatko. Dziękuję za informację. Może tak na wstępie zapytam, jak się czujecie? Jakie macie nastroje? Co u Was dobrego słychać? Super, dziękuję Iwonka. Cieszę się, bo dzisiaj naprawdę jestem w zbiegu i nawet powiem, że troszkę się zestresowałam, że nie mam czasu właśnie na przygotowanie, ale co tam? Dobry wieczór. Jak tam, kochani, się czujecie? Co u Was dobrego? Dobry wieczór, Izabela. Kabum, dobry wieczór. O, super, Kasiu. Zmęczona, ale pozytywnie nastawiona. Ekstra. A reszta Was, jak się czuje? Jak się czujecie w tym pięknym miesiącu? Białym miesiącu. Przynajmniej u nas, u mnie tutaj jest biało. O, chęć na EFT. Super, ekstra. Widzę, że zaraziłam to EFT. Bardzo się cieszę, kochani. Super. Dajcie znać jeszcze, kochani, oczywiście, no, dla chętnych, jak tam się czujecie dzisiaj. Czy jesteście też w biegu? O, Beatko, to trzeba to opukać. Witaj, Robert, witam. Cześć, Aniu. Witajcie. Beatko, ja też miałam taki dzisiaj troszkę kiepski nastrój, ponieważ zachorował dzisiaj mój kotek. A ci, co mnie znają, wiedzą o tym, że jestem bardzo emocjonalnie związana ze swoimi zwierzaczkami. No i powiem, że troszkę to przeżyłam. Miałam nawet troszkę przesunąć tego live'a na inny dzień, ale było opukiwanie grupowe. Cudusia, dziękuję wszystkim za pomoc. Więc Cuduś czuje się już lepiej. Mam nadzieję, że wyzdrowieje całkiem.
Spokój, ale czasami za dużo myśli się pojawia. Ja miałam kilka dni spadek formy, ale już wróciłam do siebie, wzięłam się za kolejne projekty, już nie mogłam się gdzieś doczekać. O, super, dziękuję, kochane. Źle się czuję, boli mnie szyja i plecy. O, Aniu, a co ty takiego narobiłaś? Zawsze patrzymy na to, też co robiliśmy wcześniej, nie? Co przeżywaliśmy, jakie emocje. Małgorzata Czerwińska. Mega kiepsko, może EFT pomoże. Mam nadzieję, kochana. Mam nadzieję. Odśnieżałam. A, no tak. No tak, teraz taki czas. No to musisz, kochana, odpocząć i zregenerować się. Dobrze, kochani, nie będę przedłużała za długo. Też, bo temat jest dosyć długi. Na pewno trudny. Po pierwsze, na pewno będzie dobrze. Widziałam, że opłukiwać to się w pracy nie mogą. Tak, kochana. Tak, tak, będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Temat długi i temat trudny przede wszystkim, jeśli chodzi o tą depresję. Ja na pewno chciałabym tutaj Wam pokazać też, bo przygotowałam dla Was ćwiczenia z EFT, jeśli chodzi o lęki. Przede wszystkim też chciałabym Wam pokazać trochę z mojej praktyki, jeśli chodzi o tą depresję, ale też no, przyznam się szczerze, że z super Aniu. No też to jest tak naprawdę moja dziedzina, bo sama chorowałam też na depresję, więc doskonale znam ten przypadek, doskonale znam emocje związane z tym, z odczuciem tej depresji. Więc, no więc mam nadzieję, że odpowiem też na Wasze jakieś wątpliwości, też powiem Wam, jak to wygląda z punktu widzenia psychobiologii. Myślę, że osoby, które też widzę tutaj w grupie, które studiowały też psychobiologię, to też mogą coś dopowiedzieć, bo też pewnie nie wszystko powiem, bo temat jest naprawdę bardzo obszerny. Dobra, oficjalnie proszę Państwa, dobry wieczór. Dziękuję, że przyszliście, stawiliście się tutaj na tego live'a. Mam nadzieję, że jeśli macie takie napady lęku, jeśli czujecie się źle, to mam nadzieję, że to ćwiczenie, które dla Was przygotowałam na zakończenie, Wam pomoże. Oczywiście, cześć Karolinka, cześć kochana. Oczywiście live jest nagrywany, więc będzie udostępniony tutaj na grupie. Więc tak. Przepraszam. Depresja jest w ogóle rodzajem zaburzenia psychicznego, jeśli mówimy o samej depresji, związanym z nastrojem. W przypadku też poważniejszej tej depresji możemy spodziewać się myśli samobójczych. Jeśli będziecie mieli pytania w trakcie, to proszę też o zadawanie oczywiście. Depresja w każdej postaci zaburza przede wszystkim postrzeganie świata i postrzeganie też siebie. Pojawiają się też często w tej depresji takie napadowe i nieuzasadnione lęki, tak? Czyli czegoś się boimy, ale też często nie wiemy, czego się boimy. No i te lęki właśnie przede wszystkim, ja mówię też o swoim przypadku, były dość duże i dość częste. Zaraz Wam opowiem też, co się złożyło u mnie na depresję i jak to wyglądało z punktu widzenia psychobiologii, co rzeczywiście u mnie bardzo się pokryło. Proste ćwiczenia przy depresji sprawiają trudność. Co jeszcze? Cześć Iwonko, cześć kochana. I teraz chciałam Wam pokazać w ogóle dwa przykłady takie. Na przykład osobę taką smutną, która na przykład
nie radzi sobie z daną sytuacją, ale zachowuje jakąś aktywność, próbuje jakoś rozwiązać tą sytuację. To jest osoba smutna. A osoba w depresji tak naprawdę nie widzi żadnego rozwiązania w tej sytuacji. Postrzega też tą sytuację dramatycznie. Nie widzi przyszłości, widzi tylko właśnie tą przeszłość i nie bardzo umie się skupić też na tej teraźniejszości. Generalnie natłok negatywnych myśli. Myślę, że też będziecie sobie obserwowali, bo też bywają osoby, które tak naprawdę nie wiedzą, że mają tą depresję. Patrząc na swoją przeszłość, na pewno czują żal. No i oczywiście bardzo chętnie powracają do tej swojej przeszłości. Jeśli chodzi o ulokowanie w ogóle, ulokowanie tej depresji, to mamy tutaj oczywiście organ taki docelowy, mózg. Przepraszam, mnie. I co tutaj mamy, jeśli chodzi o psychobiologię? Przede wszystkim konflikt terytorialny i hormonalny pad, frustracja. I teraz pierwsze terytorium, jakie możemy tutaj popatrzeć sobie na terytorium, to jest terytorium na przykład związane ze stratą kogoś. I ja mogę pokazać na swoim przykładzie, od kiedy zaczęła się u mnie depresja. U mnie depresja zaczęła się w momencie, kiedy straciłam swoje dziecko, które było takim dzieckiem moim wyczekanym, ponieważ starałam się kilka lat zaś w ciąży. Dobry wieczór, Paulinko. I nie mogłam w nią zajść. I nagle po dość krótkim czasie ciąży straciłam to dziecko. Najpierw dostawałam sygnały, że nie jest w ogóle możliwe, że zajdę w tą ciążę. Później stał się cud dla mnie największy i w tą ciążę zaszłam. No i tak. Utrata, konflikt terytorialny, czyli strata dziecka. To jest pierwsze, co się pojawiło. Poczucie winy. I przede wszystkim, co mamy w depresji, bardzo, bardzo często, w większości, obniżenia właśnie poczucia wartości. Przepraszam, przeczytam. Jest tyle tak przyczyn tej depresji, że jest to dość długo, sumienny gniew. Tak, zaburzenia psychiczne, zaburzenia nastroju. Jaka ona depresja? Tak, no oczywiście. Przede wszystkim taka osoba, która ma tą depresję, ona czuje się nieszczęśliwa. Witam, witam, kochana. Witaj, Moniko. Czuje się przede wszystkim nieszczęśliwa. Czyli tak, z punktu widzenia psychobiologii przeżywamy tą sytuację w kategoriach właśnie terytorialnych, czyli w momencie, kiedy coś utracimy, obniżenia poczucia wartości i takie poczucie też, wiecie, takie poczucie jest duże niższości. Jaki tak naprawdę jest krok do tego, żeby wyjść z tej depresji? Może macie jakieś pomysły? Pytam osób, które nie znają psychobiologii. Czy wiecie, jak można wyjść z depresji? Co musi się takiego zadziać? Przede wszystkim musi się zadziać to, żebyśmy mieli też taką świadomość, że ten stan, który trwa, on nie trwa wiecznie. On minie.
I ta sytuacja, w której my teraz jesteśmy, ona też minie. Może jest też ktoś, kto poradził sobie z depresją, to ja bardzo chętnie też tutaj możecie właśnie napisać też swoje doświadczenia, może tutaj odczytam, może komuś też będzie łatwiej to zrozumieć. I ja zaraz będę mówiła o tych wszystkich tutaj procesach, jeśli chodzi o uświadomienie sobie też tego wszystkiego, ale przede wszystkim właśnie ten stan nie trwa wiecznie. W depresji my nie widzimy kompletnie tej przyszłości. No i co? I często jesteśmy przede wszystkim w przeszłości. Za czym dojdę jeszcze właśnie do tego, żeby Wam opowiedzieć, jak to wygląda. Tak, właśnie, to trzeba odpukać. To jeszcze, oczywiście, ja tutaj mam swoje notatki. To jeszcze Wam na koniec powiem, oczywiście, jak to wygląda z punktu widzenia psychobiologii, co można zrobić w ten sposób, żeby sobie uświadomić to. Tak, tak, Basiu, dokładnie. Ja na pewno nie jestem, no myślę, że tutaj żadna z moich koleżanek nie powie również też tak samo. Nigdy nie doradziłam żadnemu z moich klientów odłożenie leków swoich, które pacjent dostaje na depresję. Nigdy tego nie mówię. Aczkolwiek pomagam znaleźć rozwiązania. Mam dwa przypadki takie super wyleczone, jeśli chodzi o depresję, długotrwałe, długoterminowe i oczywiście na lekach, i te osoby odłożyły leki, ale to była ich decyzja. O, super, Ani. Basiu, ekstra, nie? Odżywianie mózgu, witamina D3, bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. I to tylko, to nie tylko właśnie, jeśli chodzi o D3. O depresję, ale ta witamina D3 jest bardzo potrzebna. U mnie przyszedł już taki mocny smutek, że miałam dość i mi się udało znaleźć drogę i kursy, i dzisiaj depresji nie ma, ale było tak, jak mówiłaś, nie widziałam wyjścia w trudnych sytuacjach. Byłam pogrążona w samotności i smutku, teraz jest u mnie inaczej. Inaczej, przepraszam. I jakoś. Jak coś się dzieje, to szukam wyjścia, bo zawsze takowe jest. No. Oczywiście ja doskonale wiem, że wyjście z depresji nie należy do jakichś tam bardzo łatwych, ale ja też mówię właśnie o swoim przypadku. Ja nie znałam wtedy EFT, a też z depresji wyszłam, ale było to trudne, tak, rzeczywiście, bo też nie widziałam. Po prostu nie miałam żadnej wizji przyszłości. Dla mnie to była po prostu, dla mnie zakończył się świat w danym momencie. A lęki, które mi się po prostu odpalały, no, były też takie naprawdę już bardzo, bardzo poważne. No i co? I przede wszystkim właśnie jak macie, depresja właśnie mówi, tutaj pokazuje, że jest, jeśli pojawia się poczucie winy. Co jeszcze się może pojawić? Obniżenie właśnie wartości własnej. No tak, Mikołaj, masz rację. Wyjście jest, tylko czasami nie chce się go szukać, bo ma już dość walki. Jasne, bo jest bezsilność też, nie? Duża. Nie, cena jest kluczowa. Chory człowiek na depresję czuję się przede wszystkim cały czas nic nie wart. I choćbyśmy, nie wiem, co tej osobie dali, nie wiem, co powiedzieli, ta osoba i tak czuje się nic nie warta. Bezsenność, brak łaknienia, zagłodzenie. Trzeba, żeby nie ukrywać i nie maskować. Bliscy sercu czują się bezradni, bo pomoc nie jest przyjmowana. Tak, to prawda, to prawda. Bezsenność, tak. Długotrwała bezsenność też może się przerodzić w depresję. To jakieś ból emocjonalny. Jakie są odczucia chorego jeszcze?
Często ten chory czuje się zagrożony, czuje się winny, a przede wszystkim ten człowiek jest po prostu nieszczęśliwy. Nie widzi przyszłości, bardzo tkwi w przeszłości. Dla niego nie ma tego właśnie, to takie tu i teraz jest takie bardzo powierzchowne. Ciężko jest nakłonić do wizyty u lekarza, to prawda. Witamina B kompleks, super Basiu. Co jeszcze? W układzie hormonalny pad. Depresja to też właśnie ten taki biologiczny hamulec. Ciężko. Coś Wam jeszcze przychodzi takiego, w jaki sposób można sobie pomóc? No i co? No i przede wszystkim ta osoba nie umie normalnie funkcjonować, tak? Nie umie normalnie funkcjonować. Nie potrafi zebrać siły. Często właśnie jest taką osobą ospałą. Nie umie się odłączyć od przeszłości. Ona żyje po prostu tą przeszłością, tak jakby się zatrzymała. Dla niej zatrzymało się w tym momencie życie. No i co? Przede wszystkim, jeśli zadacie takiej osobie, tak, Monika, terapia. Takiej osobie pytanie, jakie ma plany na najbliższą przyszłość, nawet na najbliższy dzień? Ta osoba Wam nie odpowie na to pytanie, bo ona nie ma planów żadnych. No tak, to prawda. Jeśli nie mamy takich zasobów, też to jest bardzo trudne, żeby pomóc. Medytacje z wizualizacją. I też zależy też, jaka to jest ta depresja, tak? Bo w ciężkich jakichś napadach lęku, w bardzo ciężkiej depresji, myślę, że ciężko tej osobie się zatrzymać, żeby medytować i wizualizować. No i tak, no jeśli mamy mały konflikt, gdzieś tam ten emocjonalny, to przede wszystkim jest to lekka depresja, tak? Jeśli jest duży konflikt emocjonalny, to ta depresja jest też duża. Należy znaleźć tego przyczynę, szukać aż znajdzie oderwanie od serca. Tak. Zgadzam się. No i tak właśnie, tak jak mówiłam, wiele osób też nie potrafi też rozpoznać u siebie depresji tak naprawdę, bo nie wie, czy to jest depresja. I co jeszcze? Jeśli chodzi o to, co możemy takiej osobie poradzić. Jeśli chodzi o psychobiologię, to możemy... Cześć Kuba, cześć. Jeśli chodzi o psychobiologię, to pierwsze, co możemy zrobić, to zapytać tej osoby, od kiedy to się zaczęło. Co takiego się wydarzyło? Co takiego się wydarzyło, że ta osoba ma tą depresję, jeśli ma stwierdzoną? I kiedy to się rozpoczęło? Popatrzeć też na to terytorium. Co ona takiego mogła stracić, że ta depresja się rozpoczęła? Gdzie nastąpiło to utrata tak naprawdę tego też takiego poczucia, przepraszam, przeczytam, Basia. Pierwszym krokiem może być przyjęcie suplementacji, potem lekarz i podjęcie terapii. W ciężkich przypadkach i nasilonych konieczna farmakologia.
Kiedy są myśli samobójcze, trzeba bardzo szybko reagować. Tak, to prawda. To jest. Ojej. Reagować. Można rozmawiać, puszczać muzykę, zaproponować coś innego niż zwykle. Dystrakcja przyniesie jakieś zwierzę do domu. No, to prawda, to jest bardzo pomocne. I co jeszcze? Co jeszcze możemy zrobić? Przede wszystkim musimy właśnie popatrzeć z punktu widzenia psychobiologii, musimy popatrzeć, od kiedy to się zaczęło, jakie tak naprawdę doświadczenie, jaka emocja spowodowała tą depresję, co my tak odczuliśmy, jeśli chodzi o to terytorium, gdzie ta utrata się pojawiła. Najprostsze rozwiązanie na depresję, kochani, no to jest tak naprawdę pożegnanie się ze swoją przeszłością. Pożegnanie się z przeszłością i zajęcie się swoją przyszłością. To jest najlepsze rozwiązanie według psychobiologii. Znalezienie tego, co blokuje nam życie. Czyli szukamy po prostu, co tam się mogło zadziać w przeszłości. Trudno jest czasami też zlokalizować, ale jeśli chodzi o emocje, akurat jeśli chodzi o psychobiologię, to naprawdę no dość prosto znaleźć tą sytuację, tak? Bo tu tak naprawdę tych czynników, ja wiem sama po sobie, ja też wiedziałam od jakiego to momentu to się zaczęło, bo to jest takie obniżenie właśnie wszystkiego, nastroju naszego i senność właśnie, o której mówiliście, takie poczucie beznadziejności, to tak naprawdę, no to jeśli żyliśmy zupełnie inaczej, bezsenność często, właśnie taka bardzo duża bezsenność, to też może świadczyć o depresji. Samemu nie drążyć, jak ktoś nie czuje się na siłę. No pewnie, bo możemy też zrobić krzywdę, zwłaszcza jak ktoś ma myśli samobójcze. Przyjęcie taksygmentacji. Jak pojawia się apatia w związku z depresją, bo na przykład nie jest w stanie realizować swoich celów, potrzeb, warto siebie zapytać, jakie są przeszkody, dlaczego tracę wiarę w siebie, albo nawet jakie mamy potrzeby. Słyszałam, że za depresję kryje się zdumiony gniew. Tak. Wtedy warto zapytać siebie, na co jestem wściekły. Gniew ten też często właśnie psychobiologia mówi o tym, że gniew na tą przeszłość jest też duża, nie? Też taki żal. Czekajcie, bo coś przestawiłam w komentarzy. Ja nigdy nie mogę tutaj odpowiadać, jak ktoś na przykład stosował leki. Ja nigdy ich nie brałam, ale powiem wam, że no, byłam w takim stanie, że byłam też o krok od tego tak naprawdę, bo też czułam taką beznadzieję, bezsilność. No ale każdy ma tak naprawdę też swoją drogę, każdy ma jakieś, poszukuje rozwiązań. Później dopiero pomogła psychobiologia. Wpadłam też w stan taki zamawiania książek, czytania, szukania, drążenia. No i oczywiście pomoc bliskich. Bezcenna. No tak, mnie kojarzy się ze stratą czegoś, kogoś, tak. To jest takie po pierwsze, nie? To terytorium, to może też utrata właśnie
właśnie, czy osoby, czy może być utratą pracy, to też może być traktowane jako terytorium. O, właśnie, no, dopadło jak straciłem pracę i powracał po śmierci bliskich osób kilka razy. No, taka, no, to jest dokładnie to. O tym właśnie mówi też psychobiologia. Także właśnie jeśli chodzi o psychobiologię, to ona dokładnie mówi o tym, żeby pożegnać stare, tak? Pożegnać swoją przeszłość, zrobić krok do przodu i iść w swoją przyszłość. Wyjść z tego. I uświadomić sobie pierwsze co, to musimy sobie uświadomić, co w nas tak naprawdę zatrzymało to życie? Co spowodowało to? Ale tak naprawdę najlepszym ja ze swojej właśnie takiej praktyki to mogę powiedzieć, że najbardziej po prostu dla moich klientów zadziałało EFT. Najbardziej. U mnie były leki i do dziś z nich schodzę. No, miałam myśli próby samobójcze. Pomoc bliskich jest bardzo ważna. Moich nie było, ale cieszę się, że pomimo tego wyszłam z tego sama. Jak słucham Ciebie, to doszło do mnie, że u mnie się to zaczęło w momencie. Zgubiłam się. W momencie rozwodu moich rodziców, wtedy mi się zawalił świat. No tak. Wiecie, każdy będzie tak naprawdę ten swój konflikt, różne swoje konflikty, każda osoba przeżywa inaczej. Każda. Psychobiologii oczywiście zależy od naszych odczuć. EFT ma bardzo dużą skuteczność. Nie wiem, może nawet gdzieś tam czytałam artykuł, gdzieś się postaram się może tutaj gdzieś go wrzucić, ale nie wiem, czy on jest przetłumaczony. Kurczę, nie pamiętam, gdzieś czytałam około 90 nawet procent ma skuteczności w depresji EFT. Także kochani, powiem tak, teoria teorią. Czasami samo uświadomienie sobie nie wystarczy, aczkolwiek to jest też bardzo dużo, ale no, często po prostu w większości musimy to po prostu też uwolnić z naszego ciała. Super, dziękuję, że jesteście aktywni. Czy ktoś z Was już na przykład robił ćwiczenia, jeśli chodzi właśnie o lęki odnośnie właśnie EFT? Czy macie jakieś doświadczenie z tym, jak na Was to zadziałało? Ja przede wszystkim, kochani, bardzo Wam dziękuję, że Wy tak naprawdę dzielicie się tym swoim doświadczeniem. Bardzo to doceniam. Wiem, że dużo łatwiej jest to robić też osobom, które są po terapii i po takiej pracy wewnętrznej i to zawsze bardzo widać. Super, naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo przede wszystkim są osoby, które czasami oglądają też tego live'a, nie mają odwagi, a te wskazówki naprawdę są dla nich bardzo cenne. Często właśnie te osoby mówią też o tym, że poprzez właśnie czy takie ćwiczenia, poprzez takie live'y też kogoś się ratuje z tej swojej przeszłości.
Temat trudny, długi na pewno, bo pewnie dużo jeszcze by można mówić, dużo różnych przypadków pokazywać, ale no bardzo ważne, nie? Zwłaszcza w tym czasie, bo dużo jest właśnie sytuacji, właśnie w tym czasie, w obecnej sytuacji, w której jesteśmy, że wracamy do starego. W tej sytuacji też się w dużo osobach pojawia powrót do tej depresji. Dajcie znać, kochani, czy macie jeszcze jakieś pytania? Jak nie, to nie chcę też przedłużać, kochani. 20:30 zaczynaliśmy, tak kurczę, mówię już godzinę, to już tak za szybko mi zleciało coś. Czy macie ochotę na ćwiczenie? Odnośnie lęku. Lek, najmniej lubione uczucie, pamiętam, opukiwałem. A, lęk. Okej, najmniej lubione uczucie, pamiętam, opukiwałem go. Lęk stawał się mniejszy, ale nie opukałem go do końca. To było dawno. Starałem się pracować z przekonaniami, co poskutkowało, ale zdałem sobie sprawę, że praca z przekonaniami połączona z EFT. Jezu, znowu gdzieś weszło. Połączona z EFT. Jest niezbędne, aby się oczyścić. Tak. Zgadzam się, o matko. Bym wyłączyła, przepraszam. Ja czekam cały czas, kochana. Jestem gotowa na ćwiczenie. O, super. Ja też gotowa. O, super. No to dobrze, no to co, nie będę przedłużała. Obniżenie nastroju, chwilowe, stany depresyjne. Psychiczna ciężka depresja do leczenia i terapii, to prawda. To, co tu robimy z Magdą, jest dedykowane chyba tylko dla osób, które chcą sobie pomóc uwolnić się od dyskomfortu związanego z drogą. No, to prawda, to prawda. Mi też powiem, osobiście dużo jest łatwiej czasami, ponieważ widzę też to z drugiej strony, nie? I doskonale czuję też te lęki często i widzę to bardzo dokładnie. Ale tak naprawdę takie doczyszczenie, bo ja wyleczyłam się z depresji, ale tak jak właśnie ktoś tutaj powiedział, że Ania chyba mówiła, że to powróciło, nie? Też u niej. Mi też w takiej trudnej sytuacji później też powróciło. No, spoko, Patryk. Okej, okay, dobrze, kochani. Zapraszam Was do opukiwania punktów. Myślę, że są osoby, które też nie znają EFT, więc może tak szybko, chociaż pokażę Wam punkty, których będziemy używać. Punkt karate to jest tutaj. Opukujemy. Nie ma znaczenia. 2, 3, cała ręka, tak. Opukujemy ten punkt karate. Nie ma znaczenia też ilość. Brew. Bok oka, tutaj na kości. Bok oka. Jak się zawsze boicie, czy nie traficie w punkt, to po prostu opukujcie sobie opuszkami pod okiem, też na tej kości, pod nosem,
Broda. Obołczyk. Pod pachą. Mniej więcej 70 cm. Też możemy całą dłonią opukać ten punkt. Na pewno w niego wtedy trafimy. O, witam, Krzysztof. I głowa. Środek. Jak nie macie pewności, czy traficie, to również opukujcie w ten sposób. I teraz, kochani, zamknijcie oczy. Weźcie głęboki wdech. Głęboki wdech. Zastanówcie się, kochani, jeśli akurat w danym momencie odczuwacie jakiś lęk. Zastanówcie się, na ile go czujecie w skali od 0 do 10. A później po zakończeniu ćwiczenia zobaczymy, czy ten lęk spadł. Jeszcze raz głęboki wdech. Głęboki wdech. I opukujemy, kochani, punkt karate. I powtarzajcie za mną. Pomimo tego, że czuję lęk i nie potrafię sobie z nim poradzić, to akceptuję to, co czuję i kocham siebie za to całkowicie i głęboko. Pomimo tego, że mój lęk sprawia, że nie mogę wytrzymać sama ze sobą i najchętniej uciekłabym od siebie, to akceptuję to, że tak mam i kocham siebie całkowicie. Pomimo tego, że nie mam siły już dłużej żyć w moim lęku, jestem już nim zmęczona, to całkowicie i głęboko kocham siebie. Brew. Czuję lęk, bok oka. Nie potrafię sobie z nim poradzić. Pod okiem. Mój lęk sprawia. Pod nosem. Że nie mogę sama wytrzymać ze sobą. Broda. Najchętniej uciekłabym od siebie. Obojczyk. Nie mam siły. Pod pachą. Już dłużej żyć w moim lęku. Głowa. Jestem już nim zmęczona. Brew. Boję się. Bok oka. To trudne dla mnie. Pod okiem. Czuję mój strach. Pod nosem. Chcę uciec od tego. Broda.
Chcę uciec od siebie. Obojczyk. Jestem w tym wszystkim bezsilna. Pod pachą. Nie rozumiem tego wszystkiego. To wszystko jest ponad mną. Brak. Pozwalam sobie poczuć mój lęk. Bok oka. Oddycham głęboko. Pod okiem uwalniam potrzebę ucieczki. Pod nosem ze spokojem obserwuję to, co się dzieje. Broda. Uwalniam wszystkie napięcia z mojego ciała. Obojczyk. Otwieram się na życie. Pod pachą. Otwieram się na mój bezpieczny świat. Głowa powoli staje na nogi. Brak. Bezpiecznie i spokojnie patrzę na mój świat. Bok oka. Mam zaufanie do siebie i do świata. Pod okiem. Oddycham spokojnie, czując się bezpiecznie w moim świecie. Pod nosem. Czuję się dobrze i bezpiecznie sama ze sobą. Broda. Przytulam dziś siebie. I daję sobie to, czego teraz potrzebuję. Obojczyk. Jestem szczęśliwa, bo jestem przy sobie. Pod pachą. Doceniam to, co dla siebie zrobiłam. Głowa. W zaufaniu patrzę, co przyniesie mi przyszłość. I głęboki wdech. Jak się czujecie, kochani? A, Krzysztof, właśnie jesteś zawsze tak z opóźnieniem i ty na koniec piszesz, bo chyba odsłuchujesz w trakcie i ja po prostu nie wiem, czego dotyczy komentarz, ale później już widzę, że po prostu odsłuchujesz pewnie z opóźnieniem tego live'a. Okej. Okay. Jak się czujecie, kochani? Może ktoś jest, kto robił EFT po raz pierwszy i by się podzielił też swoim, swoim tak naprawdę odczuciem. Super. Bardzo chce mi się spać. Super. Okej. Okay.
Fajnie. Ja się też podzielę, co mi przyszło w momencie właśnie, kiedy powiedziałam ten fragment, jestem szczęśliwa, bo jestem przy sobie, to też tak się poczułam jeszcze lepiej. Och, super live, ale mnie zaczęło nagrywać. Z lewej strony szyi. Kochana, to zrób, akceptuję to, co czuję po lewej stronie, akceptuję to, co czuję z lewej strony szyi, ponieważ tam napisałaś coś, przekształcił słownik. Dziękuję bardzo, fajna runda dla wszystkich. Super, idę spać. Tak mnie to uspokoiło. O, super. Wspaniale, bardzo dobrze. Ekstra, dobrze. Czuję się zaopiekowana. O, super. Czuję spokój, super, Beatko. No, cieszę się, kochani. Bardzo fajnie. Dobrze, ale mimo tego mam kilka pierwiastków do opukania. Mój lęk był subtelny do 1 na skali. O, super. Błogość. Super. Bardzo fajne ćwiczenie, słuchajcie. Tak, kochani, więc cokolwiek takiego się zadzieje, nie wiem. Macie jakieś, nie wiem, coś wam w trakcie zaboli, nie wiem, głowa, nie wiem, nie możecie złapać oddechu w klatce piersiowej, to później po prostu opukujcie sobie to na wszystkich punktach. Czyli akceptuję to, że boli mnie głowa, akceptuję to, że boli mnie głowa, akceptuję to, że boli mnie głowa, akceptuję, że boli mnie głowa i tak jak robiliśmy całe okrążenie. Kochana, był problemy z nadwagą. Był, no poszukaj sobie, bo niedawno był. Nie wiem, czy wstawiałam na YouTube'a, ale był na pewno. Jak coś, to możemy też z chęcią zrobić. Ja, słuchajcie, tak naprawdę jestem otwarta na to, co super. Bardzo się cieszę. Co zaproponujecie? W tym tygodniu również wstawię jakąś ankietę i będziemy mogli sobie wybrać kolejny temat tutaj do live'a, do EFT. Jeśli macie jakieś propozycje, kochani, to nawet wstawcie po prostu, nawet wstawcie tutaj w komentarzu do tego live'a. Co potrzebujecie, jeśli chodzi o EFT, co potrzebujecie o takiego live'a. Możemy coś zrobić sobie, właśnie taką ankietę. Na pewno macie jakieś swoje po prostu tematy do opukania czy do porozmawiania. Kasia, dziękuję, potrzebowałam tego, nie lubię być sama. To mi wyszło podczas. Jeden taki lęk właśnie już mieliśmy, dlatego odszukam go i prześlę. O, super. Idealne EFT przed moją poniedziałkową operacją. Dziękuję. Super, Dominika. Ja też dziękuję, kochani, za dzisiaj. Dominiko, to może ten. Jakbym mogła Cię jakoś wesprzeć, to też tam odezwij się. Trzymam kciuki, kochana, i oczywiście wspieram Cię duchowo. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście, no to zapraszam do kontaktu tutaj na grupie, czy nawet takiego prywatnego, jeśli chcecie o coś dopowiedzieć, bo wiem, że też są osoby, które niezbyt chętnie dzielą się publicznie, czy chcą o coś zapytać. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło. Dziękuję, kochane, dziękuję. Bardzo kochana, muszę i spać. Podzieloną tę rundę. O, super, dziękuję, dobranoc. Super, kochani, życzę Wam spokojnych snów. Tak jak mówiłam, tematy do ankiety proszę dajcie w komentarzach, jeśli coś takiego się pojawi. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Buziaki. Cześć.
Dzięki, Joś, pa. Cześć, dziewczyny. Cześć, Patryk. Trzymajcie się, kochani, pa, pa.